Siedleckiemu Szpitalowi Miejskiemu kończą się pieniądze na funkcjonowanie oddziału kardiologicznego. Kontrakt z NFZ na bieżący rok był bardzo mały. Pieniądze, jakie NFZ zamierzał przeznaczyć na leczenie pacjentów, skończą się lada dzień. Na leczenie czeka długa kolejka pacjentów. Dyrektor SPZOZ zapowiada, że będzie starał się o zwiększenie kontraktu z NFZ. Pisze o tym Mariola Zaczyńska. Dramat w Mińsku Mazowieckim. 9 kwietnia około dziesiątej rano do kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 21-letnia mieszkanka Mińska przekazała swoje nowonarodzone dziecko 60-letniej kobiecie. Postępowanie w tej sprawie wszczęła policja i prokuratura. Co się stanie z dzieckiem i jego matką? Odpowiedzi znajdziecie w tekście Matka pod nadzorem. Autorstwa Bożeny Nowotniak tropem nieistniejącego świadectwa maturalnego jednej z urzędniczek starostwa powiatowego w Garwolinie poszła Justyna Janusz o sprawie poinformował nas czytelnik Sprawdziliśmy informacje i okazały się prawdziwe Sprawą zajęła się już prokuratura rejonowa w Garwolinie Więcej na ten temat przeczytacie w tekście Matura prawdziwa czy fałszywa O tym że żywność to najlepsza polska marka w ubiegły piątek w siedlcach Chińczyków i Kazachów przekonywał minister rolnictwa Stanisław Kalemba oraz poseł Krzysztof Borkowski. Wizyta rozpoczęła się w podsiedleckim krześlinie, a zakończyła w Siedlcach w szkole muzycznej. Czy obcokrajowcy będą kupować więcej żywności od jej producentów z subregionu Siedleckiego? Odpowiedzi znajdziecie w najnowszym tygodniku Siedleckim.